Wybaśnione historie, baśnie, legendy i inne bajania czyta Michał Kwiatkowski. Michał Kwiatkowski, Lili i Frili. Nadeszła zima. Śnieg przykrył zieleń ból, łąk i lasów białym, skrzypiącym od mrozu puchem. Większość ptaków, zwykle pięknie rozśpiewanych, odleciało do ciepłych krajów, a te, które zostały, wydziobują ziarenka ze śniegu i wypatrują karmników, w których mogłyby znaleźć pożywienie. Myszy znalazły schronienie w okolicznych domach, a wody pełne ryb pokryła twarda, lodowa skorupa. Na skraju lasu, pomiędzy wysokimi drzewami, pojawiła się ruda kotka z bystrymi, zielonymi oczami, puszystym, włochatym ogonem i obruszką z imieniem Lili. Nikt nie wie, skąd się tam wzięła. Być może wyszła z domu swoich właścicieli na spacer i po jakimś czasie, nie czując już znajomych zapachów, zabłądziła wśród drzew. Jest całkiem możliwe, że tak właśnie było, bo idąc, co jakiś czas zatrzymuje się, by nasłuchiwać i wąchać otoczenie swym różowym noskiem, tak jakby cały czas próbowała zorientować się, gdzie jest. A może po prostu szuka okazji do upolowania sobie posiłku, bo błądząc po lesie z pewnością zdążyła już zgłodnieć. Nagle Lili coś usłyszała. I kątem swoich zielonych oczu dostrzegła ruch w pobliskich krzakach. Jak prawdziwy łowca przyczaiła się pochylona i zaczęła intensywnie wypatrywać miejsca, z którego pochodził tajemniczy dźwięk. Wtem, spod śniegu, a przynajmniej tak się kotkowi wydawało, wyszedł mały, śnieżno-biały zajączek, i jak gdyby nigdy nic zaczął kicać sobie beztrosko, rozglądając się wesoło. Lili, mimo że bardzo głodna, cierpliwie czekała, na to aż zajączek podejdzie bliżej, by mogła go upolować. Gdy już wydawało się, że jest w zasięgu skoku, naprężyła się w skupieniu, przysiadła na tylnych łapkach i hop! Była tak blisko, że gdy zajączek odskoczył, pacnął uszkiem nosek Lili, aż się oblizała ze smakiem. Zajączek rzucił się do ucieczki, a kotka za nim Łapki zwierząt zapadały się w puszysty śnieg, który rozsypywał się na boki, gdy goniły się, robiąc takie serpentyny między drzewami, że można by pomyśleć, lada chwila się zaplączą. Mimo że Lili bardzo się starała, nie mogła dogonić zwinnego zajączka i w pewnej chwili, robiąc kolejny slalom między drzewami, gdy już prawie dotykała łapkami zdobyczy, potknęła się o wystający korzeń i bęc! Padła jak długa w śnieg z bolącą łapką, zmęczona i zrezygnowana. Miałcząc żałośnie, patrzyła, jak zajączek oddala się i wreszcie znika w bieli śniegu. A ona została sama i z ranną łapką, niczego już nie upoluje. Leżała, liżąc łapkę i przykładając ją do śniegu, by mniej bolała. Po jakimś czasie z za pobliskiego drzewa wychylił się biały łepek z długimi uszami i z największą ostrożnością obserwował kotkę jak leży na śniegu. Potrzebujesz pomocy? spytał zajączek. Miau. Odpowiedziała Lili spoglądając w kierunku z którego dobiegał głos. Pomogę tobie, bo nadchodzi wieczór, ale obiecaj mi, że nie będziesz chciała mnie zjeść. Zdołała tylko wydusić z siebie Lili. Zajączek podszedł i pomógł kotce wstać. Chodź ze mną, zaprowadzę cię w bezpieczne miejsce. Kulejąc, Lili poszła za zajączkiem. Nie wiedziała, gdzie ją prowadzi i gdyby nie to, że była zmęczona i ranna, pewnie nie poszłaby za nieznajomym. Kto wie, czy właśnie nie prowadzi jej prosto do kryjówki wilka. Teraz jednak nie miała już siły o tym myśleć i musiała zaufać zajączkowi. Mam na imię Frili, a ty? usłyszała od białego jak śnieg towarzysza. Mnie nazywają Lili, odparła cichutko kotka. Tu niedaleko mieszka leśniczy. Czasami zostawia mi w paśniku jedzenie, dlatego często tu zaglądam. To dobry człowiek, bardzo dba o nasz las. Na pewno tobie pomoże. Po jakimś czasie zwierzątka dotarły do drewnianego domu, z którego wyszedł stary, brodaty leśniczy z zieloną czapką na głowie. O, cześć, Frili! Już zgłodniałaś? Chodź, wszucę ci coś do pochrupania, na pewno ci będzie smakować. A cóż to za kotek do nas przyszedł? Jak się masz, koteczku? Komu ty się zgubiłaś z tą obruszką? Popatrzmy. Starzec wkłada na nos okulary i powoli czyta napis na obroży kotki. Lili, Lili, mamy kotkę Lili, która na pewno jest głodna. Miał, potwierdza Lili, patrząc błagalnym wzrokiem na leśniczego. Już ja coś znajdę dla takiego kotka jak ty. A cóż to za zadrapania masz tutaj? Pokaż, obejrzę tą twoją łapkę. Leśniczy oczyścił rankę i założył opatrunek na łapę kotki, a później wrócił do leśniczówki i przyniósł miskę pełną smakowitej karmy, na widok której Lili aż ślinka ciekła. Pojedz sobie, zostaniesz na jakiś czas ze mną, łapka ci się zagoi. I kto wie, może ktoś cię tu znajdzie, skoro się zgubiłaś została więc Lili u leśniczego. Zajączek co dzień przychodził do leśniczówki i wtedy bawił się z Lili i opowiadał jej co ciekawego widział w lesie. Tymczasem łapka szybko się goiła i kotek zaczął biegać w koło leśniczówki goniąc się dla zabawy z zajączkiem. Frilly! – zawołała któregoś dnia kotka. "Jak ty to robisz, że tak dobrze biegasz? Ja mam większe łapy od twoich, a nigdy nie mogę cię dogonić." Ty też szybko biegasz, chociaż nie skaczesz tak jak ja, odrzekł zajączek. Ale wiesz co? Jeśli będziemy się uczyć od siebie nawzajem, może pobiegniemy jeszcze szybciej. Jak myślisz? Kotka była zachwycona pomysłem Frili i od razu chciała zacząć trenować. Lili i Frili pokazywały sobie nawzajem, jak biegają, a później każde zwierzątko miało doradzić drugiemu, co może poprawić. Wiesz, Frili, Zauważyła kotka. Gdybyś miała dłuższe przednie łapki, na pewno mogłabyś się nimi odpychać i wtedy szybciej byś biegała. Ale moje łapki już bardziej nie urosną, odrzekła Frili smutnym głosem. Nie przejmuj się. Znajdziemy w lesie patyczki, które przywiążemy tobie do łapek, by były dłuższe. Wtedy na pewno będziesz szybsza. Dobrze, spróbujmy. Zgodził się Zajączek. Myślę, że ty też mogłabyś biegać szybciej, gdyby nie twój długi ogon. Na pewno przez niego nie możesz skakać tak jak ja. Zwińmy go w kłębek i zawiążmy na supełek. Wtedy będziesz skakała tak jak ja i na pewno pobiegniesz szybciej. Gdy leśniczy, jak co rano wyszedł do lasu, zwierzątka zabrały się do pracy poszukały odpowiednich gałązek do przedłużania łapek Frilly, później znalazły kilka wiotkich gałązek, które można by wykorzystać do wiązania, po czym przystąpiły do dzieła. Gdy skończyły, puszysty ogon kotki był związany w kulkę, a zajączek podpierał się na patykach przywiązanych do przednich łapek niczym szczudła, które grzęzły w śniegu, gdy tylko próbował się nimi odepchnąć i zamiast biegać szybciej, Przewracał się raz po raz, wpadając pyszczkiem w biały puch. Kotka też próbowała nowego sposobu biegania, ale z unieruchomionym ogonem nie mogła złapać równowagi i nawet idąc czuła się niepewnie. Nie było mowy o wspinaniu się czy robieniu zwinnych slalomów między drzewami. Właśnie wtedy pojawił się leśniczy. Który śpiewając wesoło wrócił z lasu, by przyrządzić sobie pyszny obiad i przygotować strawę dla swoich futrzastych przyjaciół. Wtem zatrzymał się. Przestał śpiewać i z zadziwieniem wpatrywał się w pomysłowe zwierzątka, które z kijkami na łapkach i związanym ogonem usilnie próbowały biegać, potykając się, kulejąc i nieporadnie zataczając. Gotowe wpaść na pierwsze drzewo, które stanęłoby im na drodze. Wielkie nieba! zawołał Staruszek. Jak las długi i szeroki, nie widziałem takich cudaków. Zaśmiał się serdecznie, po czym cały czas chichocząc, podszedł, by uwolnić łapki Frilly i rozwiązać ogon Lili. Moje kochane, łapki są po to, by móc nimi poruszać, a nie przywiązywać sobie do nich gałęzie. A ogon, dzięki niemu koty wspinają się po drzewach, płotach, ogon pomaga w bieganiu, nie można go związywać. No, teraz możecie biegać, moje cudaki. Zwierzątka przekonały się, że najlepiej i najszybciej biega im się na własnych łapach, tak jak nauczyli się od własnych rodziców. Koty inaczej, zające inaczej, ale każde porusza się własnym sposobem i nie musi naśladować innych zwierząt. Wkrótce do leśniczego przyszła dziewczynka, której zapach wydał się Lili bardzo znajomy. Okazało się, że to Marlenka której lili wskakiwała na kolana i łasiła się zawsze, gdy wszyscy siedzieli na sofie w salonie. Na tą myśl kotka zatęskniła za swoim domem i w kilku skokach podbiegła do dziewczynki, która wzięła zwierzaka na ręce i mocno przytuliła. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, powiedział leśniczy. Nie wiem, czy wiesz, Marlenko, ale gdyby nie ten tu zajączek, twoja kotka pewnie nigdy by się nie znalazła. To teraz najlepsi przyjaciele? Słysząc to, dziewczynka wyciągnęła ręce do Frili, chcąc również ją zabrać do domu. Jednak Frili wolała żyć na wolności, biegać po łąkach i lasach. Marlenka pomachała więc zajączkowi na pożegnanie i wzięła Lili do domu. Od tego czasu kotka często wychodzi na skraj lasu, gdzie spotkała przyjaciółkę i bawią się razem, goniąc się wesoło i rozsypując łapkami śnieg, gdy przebiegają między drzewami. Już nie zgubi się w lesie, bo nauczyła się wracać do domu. Ale Śniczy okazał się dobrym znajomym rodziców i jeszcze nie raz wspominał ze śmiechem pomysłowość dwóch małych zwierzątek.